8 października 1979 roku otwarto w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawę Polaków Portret Własny. Pokazano na niej ponad 700 dzieł przedstawiających m.in. sylwetki najwybitniejszych ludzi dla historii i kultury Polski od średniowiecza aż do lat 80. XX wieku. Wśród zaprezentowanych na wystawie eksponatów znalazł się obraz pędzla Samuela Hirschenberga przedstawiający lekarza Anschela Siódmaka. Na płótnie tym, pochodzącym ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, widzimy pół postaci mężczyzny w sile wieku, ujętego lewym profilem, z głową zwróconą w stronę widza. Portretowany siedzi przy biurku. Prawą dłonią bada puls na ręce niewidocznej na obrazie kobiety. Przed nim znajduje się kałamarz, słuchawka i flakon z goździkami. Warto wspomnieć tu, w jakich okolicznościach obraz ten znalazł się w zbiorach Muzeum Historycznego. Otóż w 1965 roku podarował go adwokat dr Michał Hajes, przedstawiciel nielicznej wówczas społeczności żydowskiej Krakowa, jak sam stwierdził, dla uczczenia jego zmarłej żony, która była krewną portretowanego Anschela Siódmaka. Wystawa Polaków Portret Własny w Muzeum Narodowym w Krakowie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Zwiedziło ją ponad 80 tysięcy osób. Niestety, ówczesna prasa w bardzo lakoniczny sposób informowała o wernisażu. Organizator ekspozycji i ówczesny dyrektor muzeum Marek Roztworowski pisał w katalogu powystawowym: Polaków Portret Własny to zbiór naszych wyobrażeń na temat siebie samych. Autoportret narodu złożony z obrazów.